Musíme akože počkať, ja som Finno, začíname prvým odčinku. Ty povedz, tak si babci, to začíname. Prvá rzecz. No vnúšu, opowiadaj, jak ci poszło. Chcesz wnuczku rosołku? Mam dla ciebie coś wspaniałego. Pomożesz mi zaraz nakarmić kury. Podkurzyłbyś mi w sypialni. Czy jesteś nauczony na jutro do szkoły? Byłeś dzisiaj w kościółku? Hello, widzieliście jak ten typ się zaciął na końcu? Na pewno zauważyliście. Naprawdę żałosny montaż, naprawdę nie wiem kto go uczył nagrywania, ale jeśli już się coś takiego nagrywa, to się pisze scenariusz i się uczy jak to powiedzieć po prostu i tyle. Bo tak się to robi porządnie, a nie tak jak... Naprawdę, mówiłem w ostatnim odcinku, żeby nauczyć dzieci, że na YouTubie trzeba robić porządnie, a nie tak syfowo, no ale cóż... Dzieci się jeszcze nie posłuchały. Cóż, co, dlaczego najdziwniejszy dzieciak na YouTubie? No zobaczcie na jego grzyweczkę. Na przykład. Prawda? I te zgolone boki. Kto tak się czesze w tych czasach? Ja rozumiem. Podnosisz sobie grzywkę do góry suszarką i masz przy tym zgolone boki. To dobra fryzura, ale naprawdę. Taka grzyweczka naprzód, no to już wygląda trochę, bym powiedział, źle właśnie. I jeszcze taki jasny kolor. Nie wiem, czy farbowany, czy nie. Ale wygląda trochę nafarbowany, chociaż to jest młody trochę typ, no to... W sumie ja miałem też jasne włosy, jak byłem młodszy, także ten... W sumie nie wiadomo. Ale w sumie też... Kurde, no... Jaka babcia się pyta o lekcję? Na pewno nie moja, ale w sumie każda babcia może być inna, więc co w tym dziwnego, no... Chyba nic, ja przecież nie skłamię, jak powiem, że moja babcia gra na konsoli, bo może. Bo to akurat prawda, moja babcia gra na konsoli czasem. No i tyle. I w tym nie ma nic dziwnego, jest sobą i tyle, ale ogólnie chodzi mi o to, że zobaczcie jak ten typ filmy nagrywa. Jego pozostałe filmy są takimi samymi cięciuniami, że tak to nazwę. Czyli, że ma po prostu, o, tak jak tutaj zrobił to top 5, no to nie mówił ciągle, czyli, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tylko mówił takie raz, dwa, no wiecie, takie przycięte to wszystko. Naprawdę, moim zdaniem typ nie umie montować. Albo nie umie po prostu nagrywać. Taka moja ta opinia. Ale ogólnie powiem jeszcze, dlaczego on takie głośne to intro. Dobra, na pewno on go sam nie zrobił, ale przecież przyciszyć je mógłby. Ja rozumiem, sam miałem kiedyś głośne outro, ale wiecie, no ja się posłuchałem i ten... Ja przyciszyłem to sobie, a ten typ na przykład ma cały czas to takie głośne. I w ogóle, zaraz pewnie jakiś jego obrońca przyjdzie i powie, że mam więcej subów niż ty i jeszcze ty śmiesz go wyzywać. A śmiem, no bo jednak no... 2000 subów można kupić na Allegro, więc no... A biorąc pod uwagę pod to, jak wygląda pokój tego typa, to bym mógł uwierzyć, szczerze mówiąc, że kupił te suby na Allegro. Tak naprawdę. Ale to jest moja subiektywna opinia. Bo moim zdaniem, no kurde, proszę was. Ktoś, kto ma Czuksa i Dubiela w polecanych, na pewno nie może być też normalny. Moim zdaniem ten typ wygląda na przyszłego jaka z YouTube'a, albo po prostu się nie rozwinie i będzie tak siedział na dupie. Jak ja, XD. No. Ale ogólnie, żeby dawać w tytule jeszcze, że na bank dostaniecie raka, no to już w ogóle... Widać, że po prostu jak. I to jeszcze nie wiem, wygląda na 12-latka ten typ, o ile nie wiem, nie 13-latka w porywach. Naprawdę, błagam, YouTubie, zrób coś takiego, żeby był lepszy content, jakiś nie wiem, bardziej wiecie, no. Na przykład coś jak moje filmy, ja się staram do swoich filmów, a ten typ na przykład co? Robi same cięciunia do filmów i całość składa w całość. No ale cóż, to ja narzekam, a na przykład kto inny powie, no cóż, no nie umie inaczej, idzie na skróty i tyle. No ale okej, rozumiem. Tyle, że ja nie polecam. Także dziękuję za oglądanie, linki macie tu na dole oraz w opisie, zostawcie suba, łapkę w górę. Będzie jeszcze więcej odcinków o musicali również, czy też jak się to czyta, musicali. Musicali. No, także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć.